Witam po raz kolejny w takim warsztatowym, naprawczym tonie. Tym razem widać, który z samochodów jest pacjentem. To, co tam kiedyś chyba na początku obiecałem, dzisiaj będziemy robić, czyli demontaż kolektora ssącego. Widać kolektora ssącego i prawdopodobnie wyrzucenie klepek wirowych, ponieważ jest to do niczego niepotrzebne, a może spowodować bardzo, bardzo dużo szkód, włącznie z wymianą silnika. Dobra, bierzemy się do roboty bez zbędnego Okej. Robię Wam małą aktualizację. Jak widać, makaron odsunięty stąd. Myślałem, że będzie dużo gorzej, ale jako tako poszło, że makaron odsunąłem. Od razu Wam dodam, powiem tak z ciekawości, może się komuś to przyda. Jak macie te, zobaczcie, tu są takie spineczki, nie? O, kurde. O, widzicie? To lepiej nie wyciągajcie tego stąd, bo jeżeli jest w dobrym miejscu, to może się uda, ale jak jest gdzieś w ciasnym miejscu, to na 99% urwiecie ten. Lepiej przeciąć sobie tą trytytkę. Kupuje się takie zestawiki nawet w głupim Lidlu czy gdzieś. Macie gotowy. Pozakładać potem można. Dobra, ale to nie o tym. To taka mała porada. Dobra, makaronu jest tutaj trochę, ale się udało. Oczywiście przy wypinaniu kabli, czy to z wtryskiwaczy, czy z cewek, czy z gdziekolwiek, znaczymy je. O, mam tu wszystko poznaczone od rozrządu, bo zobaczcie, to wszystko potem odsuwamy tak. I raczej to już tak jest, tak było ułożone tak długi czas, że raczej to będzie taka pamięć i wróci to wszystko w miarę na swoje miejsce, będzie wiadomo, gdzie to mniej więcej było, ale dla świętego spokoju lepiej to sobie poznaczyć, bo jakby nie daj Boże nie wróciło, to będzie problem, tak? Kolektor mam odkręcony. Ona chyba nie wyjdzie, jak nie wyjmę listwy wtryskowej. Teraz powiem Wam tak z ciekawości, bo sam się to zastanawiałem, ile jest tu śrub. I tak, śruby, uwaga, tu mamy rozrząd i idziemy od rozrządu. Tak, tutaj jest, o, to tam pod spodem jest jedna śruba, o tam. Teraz tak, tu mamy jedną śrubę. Teraz tak, tutaj jest takie okieneczko, o, w tym miejscu jest taki otwór, jest jedna śruba. Tu są dwie śruby, o tam głęboko, tam jest jedna i tam niżej jest jeszcze jedna. Tam jest jedna śruba, o tam. I pod tym, o, pod tym ustrojstwem, tam od spodu jest jeszcze jedna śruba, aż tam, o tu, gdzie mam śrubok, tam trzeba lustereczkiem albo jakoś, no, namacać się, tego nie macać za głęboko, nawet palce nie dojdą. Więc zaczęłaby się zaopatrzyć w co najmniej jakieś takie, o, coś takiego, takie lustereczko wyginane na teleskopowym tutaj wysięgniku. Bardzo dobra sprawa, w jakichś nawet Biedronkach, Lidlach i innych takich, że tego typu sklepach można takie coś czasami nabyć tanio. Dobra, odkręciłem tutaj przepustnicę. Dzięki niej tu się trochę miejsca zrobiło, ale widzę, że nie wyjdzie do góry ten kolektor, dopóki nie wyjdę me wtryskiwaczy, więc muszę wyjąć wtryskiwaczy. No i mała aktualizacja. Jak widać, już czegoś tu brakuje. Kolektora. Dobra, a tak poważnie. Zobaczcie, odma. No nie wiem, czy będzie coś widać, bo oczywiście jak się świeci, nic nie widać. Jest trochę przyoliwiona, ale jest czysta. Czysta w środku. O. No tej. Dolot jest w miarę czysty. Tutaj tylko pierwszy.
tak jakby na pierwszym cylindrze, na czwartym, na pierwszym cylindrze jest delikatnie, tak na brzegu samym zaoliwione, tam dalej już jest czysto, zobaczcie, o. Jest tak, a to takie mokre, to nie wiem, nie dziwcie się, bo zdjąłem szynę i paliwo się lało w dół, zanim zdążyłem podnieść ją całkowicie, to trochę się tu nalało, wyparuję, zanim wyczyszczę tamto, to wszystko wyparuję. Tu mamy przepustnicę, z tej strony wygląda tak, z tej strony wygląda tak, już trochę gorzej. Trzeba będzie wyczyścić elegancko, wydmuchać, wychuchać. Tu macie te nieszczęsne klapki wirowe. No i zobaczcie. O, w tą stronę ma pokaźny luz. No dobra, trzeba będzie odkręcić ten napęd tego podciśnieniowy. Rzeczywiście, jak się odepnie od tego, od tej gruszki, bo to jest taka gruszka podciśnieniowa. Duża gruszka podciśnieniowa tu jest taka. Jak się od tego odepnie, to one zostaną w takiej pozycji, ponieważ jak, o, jak to się wciska, to widać, że się zamykają. Jeszcze wtryski wyjąłem. Wtryski będę miał zamiar przeczyścić po prostu, nałożę tutaj wężyk gumowy, podam napięcie 12 V. O, jest tam ładnie opisane, zobaczcie. O, plusik jest przy jednym tym. To się zapnie, będzie się otwierać, zobaczymy. Chodził na tych wtryskach, nie było jakiegoś tam, troszeczkę tak jakby na wolnych obrotach poszarpywał czasami je. Takie nie to, że falowały obroty, wskazówka się prawie w ogóle nie ruszała, ale czuć było po silniku, że takie delikatnie wahnięcia czasami były. I nie wiem, może przeczyszczę, jak już mam, zobaczcie, co się wylało z niego stąd, tutaj, także nie zaszkodzi mu, na pewno mu nie zaszkodzi. Nie? Dobra, idę na kawę, a potem przychodzę i robię dalej. A aktualizacja jeszcze raz, jak wyjąć te klapki, więc odkręcamy tą gruszkę, ona była tu, o tak jak teraz, odkręcamy, wkładamy tam jakieś cienkie jakieś obcęgi, o, ja mam takie akurat zakrzywiane, łapiemy za ten, o, za ten bolec, czy tam stworzeń, jak to nazwał, tak zwał, i po prostu, oczywiście, jak trzeba coś jedną ręką, to się nie da, wiecie, może jednak. O, i wychodzi. What i takie to jest. Dobra. Teraz zobaczymy. Jakoś tu chyba to trzeba wyjąć. Ale jak to jeszcze nie wiem. O, powoli jakby chciało wyjść. O. O, widzicie? To nawet pęknięte. Raczej ja lekkim takim, o, tu wpadło do środka. No, generalnie tak się wyjmuje. Czyli trzeba zaczynać od tej i powolutku, delikatnie podważać z każdej strony, aż wyjdzie. O. I tu wyszło w całości. Zobaczcie, jaki to miało już tu luz. I jaki rozbity jest ten kwadrat w środku. Nie wiem, czy będziecie widzieć. O, a tu? Tu już zaczynało wyskakiwać z brzegu. Po prostu masakra z tym łapaniem ostrości w tych telefonach. Kurde. Jak się sztucznie nie wymusi, to nie złapie. O,
Zobaczcie, jak to wyglądało. To już było na wykończeniu. O. Z tej strony tak. I z tej strony tak. Tylko tyle, że to przez to przechodzi, przez cały to przechodzi ten metalowy pręt. Ale zobaczcie, jaka tu już w niektórych miejscach ścianka, na przykład to z tej strony, jaka ścianka już jest cienka. To się po prostu obrywa i ta klapka wpada do środka. Robiąc niezły kipisz nad tłokiem. Albo może podeprzeć zawór. Wiadomo, podeprze zawór, wpadnie trochę, przy otwarciu zawór wpadnie, podeprze zawór i potem tłok wali w zawór i się robi remont generalny silnika albo szukanie drugiego. Dobra. Czyszczę to wszystko i będę składał. No i witam już po czyszczeniu, po wyjęciu klapek i tak dalej, i tak dalej. Muszę się wam przyznać, że mi popękały tutaj na przykład, to pękło, całkowicie pękło, tu pękło, to jedyne zostało całe i to też pękło. Włożyłem to z powrotem, ponieważ to pomaga trzymać tą uszczelkę na swoim miejscu, te o-ringi, trzymać ładnie na swoim miejscu. Poza tym to, nawet jak jest pęknięte, nic się z tym nie stanie, to się nie wywróci, to nie ma w ogóle możliwości się stąd ruszyć. To siedzi ciasno na swoim miejscu i jest dognietane ta powierzchnia o... Pokażę. O ta powierzchnia, o ta... jest dognietana do kolektora, do głowicy. Do głowicy. Przez te śruby. To siedem śrub tu jest. To jest dognietane do głowicy, więc to się nie wywróci, nic nie ten. To bardzo sztywno siedzi tam na swoim miejscu. Tu ma takie prowadniczki. Ciasno bardzo tutaj siedzi generalnie. Jeszcze jest dognieciona do głowicy, więc to na pewno nie wywróci się i nie wpadnie do... Zresztą jest za duże, nawet by się nie zmieściło w kanale. A pomaga trzymać te o-ringi, więc trzeba pozbyć się stąd klapek i to tu zostawić, ale niestety te klapki łatwo nie wychodzą. A to jest tak, nie wiem z czego to jest zrobione, ale to jest tak kruchy materiał, że lekkie rozchylenie tutaj od razu powoduje pęknięcie. No nie wiem, no już z wieloma rodzajami plastików miałem do czynienia. Rzeczywiście niektóre dosyć łatwo pękają, ale to co tu się dzieje, to jest jakaś masakra. To po prostu lekko rozchylacie i od razu pęka. Ale to widzę, że no, siedzi sztywno, elegancko, tylko trzeba, wiadomo, układać parami. Nawet jak wam pęknie, to ułożyć para, żeby była, żeby pęknięcie do siebie pasowały. Oczywiście nie namawiam nikogo, jeżeli wam pękło, nie wiecie, nie czujecie się na siłach, nie wkładajcie, kupcie nowe. Generalnie nie namawiam też do pozbywania się klapek wirowych. Każdy robi wszystko na własne ryzyko i sami będziecie odpowiadać za te swoje modyfikacje, jeżeli chodzi o ewentualne uszkodzenie silnika, bo wiadomo, że tutaj to nikt was za to nie ukaże, że wywaliliście klapki wirowe. No i tyle chyba, nie? Przepłukane wszystko zostało benzyną ekstrakcyjną. Przelane, przepłukane, nawet tam do środka nalałem, tam wypłukałem ile się dało, no nie da się tego otworzyć, żeby to było jakieś rozkręcalne, to by to otworzył, ładnie wymył, ale się tego nie da, można tylko nalać tam czegoś do tej puszki, popłukać, no i wylać, no i nic innego się tu nie zrobi. Było trochę nagaru, nie wyglądało to jakoś strasznie generalnie, tak? Tu mamy wyczyszczoną przepustnicę. Przepustnica działa dobrze. Z tej strony to jest strona od filtra powietrza. Widać, że jest piękna. No z tej strony na tyle, na ile się dało, na tyle wyczyściłem. Nie mam jakichś specjalnych środków. No, takimi małymi szczoteczkami drucianymi, czy tam z jakimś takim włosiem. To brałem, no i w niektórych miejscach ładnie podchodziło, w niektórych, zobaczcie, porysowane jest to aluminium, a to nie chce odejść i koniec. No. Nie wiem, trzeba by to może jakąś specjalistyczną, bardzo ostrą chemią potraktować, ale myślę, że na tyle, na
Na tyle wyczyszczenie wystarczy. Tutaj jak widzicie, to i tak nie jest szczelne. Od razu wam pokażę, widać tam. O, to nie jest do końca szczelne, to nie jest klapa gasząca, to jest po prostu przepustnica. Ona nie musi być idealnie szczelna przy zamknięciu. Ona ma dawkować tylko powietrze, tak? Przez ten silnik krokowy. Dobra, biorę się za robotę. Wtrysków jeszcze nie czyściłem, ale na wtryski przyjdzie czas. Na razie mogę wrzucić sobie na spokojnie kolektor. Pozakręcać wszystko, co związane z kolektorem. Jak będę miał kolektor zrzucony i zakręcony, to wtedy wezmę się za wtryski. Spróbuję je przeczyścić, przepłukać może. O, przepłukać i je też wrzucę. Dobra, bierzemy się dalej za robotę. Póki jeszcze nie mam tutaj kolektora, to wam dogram takie, co trzeba jeszcze odkręcić. Wiadomo, teraz mogę wam na spokojnie powiedzieć, nie mam, więc wszystko widać. Więc tak, mamy tak, tu jedną, tu drugą, tam nie ma śruby, tu jest śruba, tu są dwie, tam jest jedna i tam na dole, o tu. Teraz, o. Może będziecie widać, o, o tu jest ostatnia. Więc te śruby musimy wszystkie odkręcić. Oczywiście lepiej sobie wcześniej tu odkręcić całą przepustnicę. I teraz co na dole? No i oczywiście na dole, tutaj, o, tutaj macie jedną śrubę, o, w tym miejscu. Od tego, o, to jest tamto, tam na dole. Jak macie kolektor, to jest tamta śruba na dole, ona też trzyma. A wcześniej trzeba jeszcze wyjąć oczywiście miarkę oleju. Miarka oleju jest przykręcona na górze kolektora jedną śrubką, którą widać od góry. A druga śruba na dole jest tam. O. Tam jest przykręcona miarka oleju też. No i tutaj wiadomo siedzi, tam jest miejsce. O, tam gdzie ta szmata wystaje. Specjalnie włożona szmata, żeby się tam nic nie nasypało, nic nie ten. I na O-ringach tam po prostu jest wciśnięte. I potem przykręcone. No oczywiście widzicie, jak to jest zardzewiałe u mnie. No. Trzeba było tam najpierw opukać, zapsikać WD, dopiero wyszło. Jakimś cudem, bo już myślałem, że taka pierdoła zniweczy cały plan. Bo tak to najczęściej bywa. Zawsze staram się przy takich rozbiorach, doradzę wam może, robić to, co jest najcięższe na początku. Bo jak zrobię to, co jest najlżejsze, no rozkręcam się tych łatwych śrub, a potem polega się na tej właśnie jednej, którą ciężko albo nie da się odkręcić i trzeba wszystko z powrotem składać. Najlepiej odkręcić sobie to, co jest najciężej odkręcić. To wtedy reszta już to jest tylko formalność. A najgorzej jest zrobić właśnie tak, że odkręcamy to, co jest łatwo, a potem to, co trudno, nam się nie udaje i klapa. Mam aktualizację, czyszczenie wtryskiwaczy, właściwie przelewanie go, przepłukiwanie ich, tak o, bardziej bym nazwał, to już dwa mam gotowe. Pokażę wam, jak to robię. Kabelki, zasilacz wkładam akurat do 5 V, bo wystarczy, wolę tyle, żeby nie przesadzić, żeby się nie spaliło. Tutaj mam ciśnieniowy taki zbiorniczek, benzyna ekstrakcyjna w zbiorniku. Zbiornik musi być specjalny do takiej chemii ogrodowej, ale coś takiego, bo zwykły, jak nalejecie benzyny ekstrakcyjne, to zaraz padnie po 2 użyciach. Już mam to spraktykowane. No więc tak, nabijamy ciśnienie. A jeszcze co, tutaj jakiś wężyk trzeba sobie dopasować, żeby był w miarę szczelny i tu, żeby w miarę ciasno nachodził. Nie będzie tu jakiegoś wielkiego ciśnienia generowanego, także no, nie musi być jakoś super. Nabijam ciśnienie. Ok. Wkładam przewód tu. Słychać? O. Słychać, jak się załącza? Wkładam, żeby się załączył i naciskam. Pokażę wam jeszcze raz. O, pojmujemy, przestało, nie kapie. Naciskamy. Zjemy. Pokażę wam jeszcze raz. Nabiłem ciśnienie właśnie. I poszło. Dobra, załączymy go na stałe. Podajemy ciśnienie, widać jak leci. Odejmujemy, przestaje. Dodajemy, leci z powrotem. No i tak z każdym wtryskiwaczem. No, witam. Jak słychać, samochodzik wchodzi.
silnikiem nie narywa, nic się tu z nim nie dzieje. Na razie leci na benzynce, nic nie stuka, nic nie puka, że nic nie stuka, nic nie puka, chodzi elegancko, równiutko. Ostatnia już aktualizacja z tego pozbywania się z Mondeo klapek wirowych. Udało się, samochód odpalił. Tam wam wczoraj nie powiedziałem wcześniej, ale przełączył się na gazie też pracował, także wszystko podpięte chyba dobrze, skoro pracuje. Nie, olej się tam nie leje z tego bagnetu, jak na razie przynajmniej. Zobaczymy, jak się zagrzeje, czy nie będzie go wyrzucało. Generalnie operacja się udała. Uważam, że jak dla mnie, przynajmniej taka jest moja opinia, że słusznie, że wywaliłem, bo już zaczynały stukać, już się wyrabiać. A po co mam się tym przejmować? Miałem chwilę czasu. To po prostu wyrzuciłem i już jeszcze od razu sobie przeczyściłem wtryskiwacze. No, jeszcze pasowałoby tylko zajrzeć na świece, jakiego są koloru, ale to już nie dzisiaj. I tak jak widać tutaj, tego się pozbyliśmy z auta, czyli klapki wirowe. To wam jak zwykle pewnie nie wyostrzy obrazu na życie, żeby zobaczyć, jakie one tak naprawdę są. Widać, że już rozbite mają do końca. No jeszcze nie są one w jakimś tragicznym stanie, ale no, widać, że już tak jedna ścianka jest trochę rozbita. Luz miały. Za niedługi czas zapewne zaczęłoby to stukać dosyć mocno i denerwować ucho, a jak wiadomo, zapewne zrobiłoby się to w najmniej odpowiednim momencie, gdy nie byłoby czasu na jakieś naprawy, remonty. Ten jakiś tak słabo wygląda tu bardzo, a druga strona nieźle. O, i Ośkę też wyrzuciłem, bo mi ona tam w ogóle niepotrzebna jeszcze. Bez tych klapek mogłaby tam latać sobie luźno i też denerwować ucho. No dobra, czyli to na tyle w tym odcinku. Jeżeli się podobało albo komuś pomogłem, to subskrybować, lajkować. Będziemy dalej ewentualne naprawy przeprowadzać kiedyś, jak będzie taka potrzeba. To na razie, trzymajcie się, do następnego. Cześć.